Zadanie drugie. Rozwiąż nierówność. Logarytm przy podstawie 4 z liczby 2x odjąć 6 musi być większe od liczby 4. No i tutaj taką pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to jest wypisanie założenia. Otóż z definicji logarytmu wynika, że liczba logarytmowana, czyli coś, co stoi w tym przypadku w nawiasie, musi być liczbą większą od 0. Czyli w naszym założeniu zapiszmy, że 2x odjąć 6 musi być większe od 0. To oznacza, że 2x musi być liczbą większą od liczby 6. Dzielimy teraz obustronnie nierówność tą przez 2, uzyskując x większe od liczby 3. Narysujemy sobie teraz tę nierówność na osi, po to, żebyśmy mieli prościej wyznaczyć dziedzinę tej nierówności z zadania. Czyli zaznaczam tutaj wszystkie x, które leżą na osi liczbowej na prawo od liczby 3 i na tej podstawie teraz zapiszemy sobie dziedzinę, którą są wszystkie liczby rzeczywiste należące do przedziału od 3 do plus nieskończoności. Jest to przedział obustronnie otwarty. No i teraz musimy pamiętać o tym, że na tym etapie, jak już mamy dziedzinę, możemy przejść do rozwiązania tej nierówności. W pierwszym kroku przekształcimy sobie prawą stronę nierówności, czyli zapiszemy sobie w pewien sposób czwórkę. Czwórkę musimy przekształcić w taki sposób, aby tu po prawej stronie nierówności znalazł się również logarytm, przy czym ten logarytm musi być równy liczbie 4. Skorzystamy tutaj z pewnego wzoru na logarytm. Popatrz, jeżeli podstawa logarytmu i liczba logarytmowana, jeśli one są takie same, jeżeli liczbą logarytmowaną podnosimy do pewnej potęgi, to całe to wyrażenie, czyli cały logarytm jest równy wykładnikowi tej potęgi. No i teraz ten wzór wykorzystamy do przekształcenia prawej strony nierówności. Zapiszmy sobie, że 4 to jest dokładnie to samo, co logarytm przy podstawie 4 z liczby 4 do potęgi 4. No i teraz pytanie, dlaczego tutaj w podstawie mam czwórkę? Otóż dlatego, że po lewej stronie tej nierówności w podstawie logarytmu stoi 4. Tutaj idea jest taka, że jeżeli przekształcamy prawą stronę nierówności, to do takiej postaci, aby podstawa logarytmu po lewej i po prawej stronie nierówności była taka sama. Więc tutaj musiałam wpisać czwórkę, natomiast żeby cały logarytm był równy liczbie 4, to musiałam wykorzystać ten wzór, czyli liczba logarytmowna również musiała być równa 4. No i teraz na tym etapie zapiszemy sobie całą tę nierówność. Chodzi mi dokładnie o tę nierówność. Uzyskujemy tutaj logarytm przy podstawie 4 z liczby 2x odjąć 6 i to musi być większe od liczby 4, czyli w gruncie rzeczy od logarytmu przy podstawie 4 z liczby 4 do potęgi 4. No i teraz popatrzmy. Wykorzystamy w tym przypadku liczby logarytmowane, czyli będziemy tutaj mieli 2x odjąć 6 oraz 4 do potęgi 4. No i teraz pytanie, co ze znakiem? Znak pozostaje bez zmian, ponieważ liczba, która stoi w podstawie logarytmu, jest liczbą większą od 0. Na tej podstawie uzyskaliśmy taką nierówność, którą teraz musimy rozwiązać. Czyli będziemy tutaj mieli 2x odjąć 6 i to jest większe od liczby 256, ponieważ 4 do potęgi 4 jest równe liczbie 256. Taką nierówność teraz musimy rozwiązać, czyli tutaj będziemy mieli 2x, które jest większe od liczby 256 dodać 6. To oznacza, że x musi być w tym przypadku większe od liczby 262. I teraz tę nierówność obustronnie dzielimy przez liczbę 2, czyli przez liczbę, która stoi przy niewiadomej. W rezultacie uzyskujemy x, który jest większy od liczby 131. Uzyskaliśmy tutaj, w tym miejscu, nierówność, którą powinniśmy teraz rozwiązać. Znaczy, ona jest rozwiązana, ale chodzi mi oczywiście tutaj o narysowanie wykresu. Czyli zaznaczam tutaj na osi liczbę 131, zaznaczam otwartym kółkiem i na wykresie zaznaczamy wszystkie liczby rzeczywiste, które leżą na prawo na osi liczbowej od liczby 131. Więc rozwiązaniem tej nierówności tutaj są wszystkie liczby rzeczywiste z przedziału od liczby 131 do plus nieskończoności, jest to przedział obustronnie otwarty. Natomiast, żeby wskazać rozwiązanie tej nierówności z zadania, to musimy wskazać część wspólną tego przedziału oraz dziedziny wyrażenia. Czyli narysujemy sobie tutaj jeszcze trzeci wykres.
No i zaznaczymy zarówno ten przedział, jak i ten przedział. Najpierw zacznę od narysowania na wykresie dziedziny tego wyrażenia, czyli tutaj będziemy mieli trójkę, zaznaczam ją otwartym kółkiem i zaznaczam wszystkie liczby, które leżą na osi liczbowej na prawo od trójki. I teraz sobie zaznaczymy ten przedział, czyli zaznaczam tutaj liczbą 131. Też otwarte kółko, też zaznaczam wyrażenia na prawo. Rozwiązaniem tej nierówności tutaj jest część wspólna tego i tego przedziału. Tę część wspólną łatwo możemy odczytać z wykresu, który przed chwilą narysowaliśmy, ponieważ jest to ten fragment, w którym to oba te przedziały na siebie nachodzą, gdzie się nakładają. Stąd też możemy już na tym etapie zapisać ostateczną odpowiedź, którą jest to, że odpowiedzią są wszystkie liczby rzeczywiste należące do przedziału obustronnie otwartego od liczby 131 do plus nieskończoności.